Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Tragiczny finał dramatu, który rozegrał się w sercu Warszawy 25 lutego. Tego dnia obywatelka Białorusi, która padła ofiarą brutalnego ataku i wykorzystania w centrum miasta, po heroicznej walce o życie na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii w jednym z renomowanych warszawskich szpitali, niestety przegrała tę nierówną walkę. Śmierć młodej kobiety, która wstrząsnęła opinią publiczną, została potwierdzona przez liczne źródła medialne, w tym Wirtualną Polskę i Polsat News, które powołały się na informacje przekazane przez rzeczniczkę prasową Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Barbarę Mietkowską. Zdarzenie, które zakończyło się tragicznie, miało miejsce w stolicy w ostatnią niedzielę nad ranem. To właśnie wtedy dozorca jednego z budynków przy ulicy Żurawiej natknął się na ranną i nieprzytomną kobietę. Na miejsce niebawem przybyli policjanci, którzy niezwłocznie wezwali pogotowie ratunkowe i do momentu jego przyjazdu starali się udzielić pierwszej pomocy poszkodowanej. W wypowiedziach dla mediów podinspektor Robert Szumiata, reprezentujący śródmiejską jednostkę policji, podkreślił determinację funkcjonariuszy zaangażowanych w sprawę. W krótkim czasie po dramatycznym zdarzeniu policji udało się zatrzymać podejrzanego o dokonanie tej zbrodni. To 23-letni Dorian S., mieszkaniec Warszawy, który w krótkim czasie po zatrzymaniu usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Podczas przesłuchań złożył wyjaśnienia, jednak ciążące na nim zarzuty niosą rygor surowej kary, włącznie z możliwością dożywotniego pozbawienia wolności. Fakt ustalił nieoficjalnie, co miało skłonić napastnika do ataku na Lizę. Nieoficjalnie wiemy, że podejrzany 23-latek zaplanował ten napad. Pilnie potrzebował pieniędzy, dlatego postanowił, że zdobędzie je w taki sposób, opisuje tabloid. Dorian S. miał tłumaczyć podczas przesłuchania, że chciał kobietę nastraszyć i okraść, bo potrzebował pieniędzy. A potem twierdził, że nie pamięta, co się wydarzyło. Media informowały także, że policja miała znaleźć u mężczyzny w mieszkaniu książki na temat seryjnych morderców. Jak ustalił nieoficjalnie portal gazeta.pl, w rzeczywistości znaleziono jedną książkę na temat przestępców seksualnych. Zdaniem śledczych trudno jednak na tym etapie wnioskować, czy ma to jakiekolwiek znaczenie w sprawie. Nie ma na razie dowodu na to, by 23-latek czerpał z tej książki inspirację do przeprowadzenia ataku. Książki o tematyce kryminalnej są obecnie popularne i znajdują się w wielu polskich domach. W międzyczasie, gdy trwała walka o życie poszkodowanej, jej partner, poruszony dramatyczną sytuacją, zorganizował zbiórkę finansową mającą na celu pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji kobiety. W swoich komunikatach podkreślał, że mimo iż lekarzom udało się ustabilizować pracę serca 25-latki, jej stan pozostawał niezwykle poważny. Wskazywał również na fakt, że kobieta nie była zatrudniona oficjalnie, co skutkowało brakiem ubezpieczenia zdrowotnego, co dodatkowo komplikowało sytuację. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.